Dzień dobry, Magda Gryn. Witam Państwa w studiu Wprost na Forum Ekonomicznym w Krynicy. Moim i Państwa gościem jest dzisiaj pan Czesław Warsewicz, prezes PKP Cargo, największego w Polsce operatora kolejowych przewozów towarowych. Panie prezesie, muszę zacząć od pytania o spadek kolejowych przewozów, który PKP odnotowała w ostatnim okresie. W stosunku do analogicznego okresu w zeszłym roku. Jakie są powody? Co zadecydowało o tych spadkach? Jeżeli tylko się odniesiemy do jednego roku, bo mówimy rzeczywiście o 2018 roku i te przewozy były mniejsze, przede wszystkim w obszarze przewozów kruszych i za chwilę do tego się odniosę. Natomiast jeżeli weźmiemy średnioroczne przewozy na przestrzeni ostatnich 5 lat, to one są troszeczkę nawet większe, bo one wyniosły ponad 55 milionów ton przewożonych ładunków. Ale niemniej jednak oczywiście w związku z pracami czy zejściem z budów inwestorów, którzy z racji im znanych oczywiście zeszli z budów na przełomie trzeciego i czwartego kwartału, to spowodowało przesunięcie przewozu tych ładunków i tutaj to dotyczy przede wszystkim Generalnej Dyrekcji Budowy Dróg i Autostrad i PKP PLK. W przypadku Generalnej Dyrekcji Budowy Dróg i Autostrad to było 9 takich inwestycji na kwotę chyba około 4 miliardów i w przypadku PKP PLK to były 2 inwestycje na poziomie około miliarda złotych, przy czym już w tym kwartale na te 9 projektów, którzy inwestorzy zeszli, przede wszystkim inwestorzy zagraniczni, to jedna inwestycja już została rozstrzygnięta, mówię to o budowie obwodnicy Częstochowy. Kolejne 4 zostały już, bądź też są w trakcie zamykania już procesu przetargowego, to mówimy o S3, S5, S7, jak się nie mylę, i do końca roku kolejne 4 projekty, które były zawieszone, zostaną rozstrzygnięte. W przypadku PKP PLK to dotyczyło siódemki S59 i też nowi inwestorzy, o ile mi wiadomo, zostali wyłonieni. Czyli tu w tym zakresie mówimy o przesunięciu tych przewozów, bo te inwestycje dotyczą finansowania z funduszy unijnych i one są absolutnie pewne, że one zostaną zrealizowane. I łącznie do 2023 roku ta wielkość inwestycji w przypadku nowych inwestycji, w przypadku Generalnej Dyrekcji i PKP PLK ma wynieść bodajże 83 miliardy złotych. Czyli my tak naprawdę dopiero prawdopodobnie od czwartego kwartału tego roku wejdziemy w tak zwaną górkę przewozową. Na ten rok Generalna Dyrekcja łącznie z PKP PLK ma być wydane bodajże, jak się nie mylę, 26 miliardów, w roku ubiegłym to już ma być 30 miliardów, w następnym 30 chyba 1 bądź 32 miliardy. Czyli ta wielkość tych inwestycji będzie wzrastała i będzie na bardzo wysokim poziomie, więc w tym zakresie jestem w miarę o to spokojny. Jeżeli tą tendencję spadkową można odwrócić? To, jak mówię, porównując rok do roku, one są wynikiem, jak wspomniałem, przesunięć tych przewozów, a one muszą być zrealizowane i będą zrealizowane, bo to są fundusze unijne i ja nie jestem absolutnie to spokojny. Nawet, jak już wspomniałem, te inwestycje, które były zawieszone, one już właściwie są na nowo zainicjowane, czy te przetargi i procedury przetargowe są na ukończeniu bądź wkrótce zostaną ukończone, więc w tym zakresie nie ma mowy o utraconych przewozach, tylko o przesuniętych. I tu na pewno to w tym zakresie oczywiście to spowolnienie było spowodowane taką, a nie inną sytuacją. Natomiast my jesteśmy gotowi do tej górki przewozowej i ja myślę, że właściwie już od czwartego kwartału tego roku zaczniemy bardzo dynamicznie wchodzić w tą górkę przewozową, która prawdopodobnie potrwa najbliższe 2 bądź 3 lata przynajmniej. No dobrze, brzmi to nieźle. Przejdźmy może do priorytetów inwestycyjnych firmy. Wśród nich są zakup platform intermodalnych,
i zakup lokomotyw wielosystemowych. Dlaczego akurat to takie ważne dla rozwoju firmy? Zakup akurat tych rzeczy. Tak, znaczy priorytetem naszym jest zgodnie z strategią bycie partnerem logistycznym. Za chwilę się odniosę do tego pytania konkretnie, ponieważ my dzisiaj jesteśmy przede wszystkim przewoźnikiem kolejowym, ale my chcemy być partnerem logistycznym. Powoli stajemy się nim, świadcząc usługę przewozów multimodalną. To wynika, jak już wspomniałem, ze strategii przyjętej w roku ubiegłym, a ona bazuje na rynku, na rozwoju rynku, na oczekiwaniach klienta, na potrzebie klientów. I tu mówiąc o tych spadkach przewozów, które były w porównaniu do roku ubiegłego, to jakby na potwierdzenie naszej tezy i naszej obranej strategii też jest pokazane poprzez ilości przewozów ładunków intermodalnych, bo w półroczu tego roku przewieźliśmy bodajże o 6% więcej niż rok wcześniej. W roku 2018 to było 12% niż rok wcześniej, więc my jakby notujemy z roku na rok praktycznie dwucyfrowy wzrost przewozów intermodalnych, czyli rynek dynamicznie rośnie, ponieważ my go też budujemy, my też go inicjujemy. I po to, żeby wspierać te wzrosty przewozów i generować marże na tych przewozach i zyski, oczywiście musimy mieć ofertę, musimy mieć produkt, więc musimy czym przewozić, jak przewozić, gdzie przewozić. Stąd też oczywiście to zakup platform intermodalnych, zakup lokomotyw wielosystemowych, ponieważ one przyspieszają, ekonomizują proces, potaniają proces, mamy dostępność zasobów do realizacji tej usługi. Ale kluczowym elementem zrozumienia naszej strategii jest to, że my chcemy świadczyć pełną usługę od drzwi do drzwi. I tym elementem są między innymi przewozy, przeładunek, przechowywanie, ubezpieczanie i cała usługa z tym związana, pierwsza, ostatnia mila. I to jest nasza filozofia, to jest usługa, którą chcemy świadczyć i ku temu są podyktowane oczywiście pewne inwestycje, które chcemy realizować, których nie mamy, ale też my te brakujące ogniwa łańcucha wartości czy łańcucha logistyki również pozyskujemy na zewnątrz, bo my nie uzurpujemy bycia czy posiadania wszystkiego do realizowania tej usługi. My możemy korzystać z naszych zasobów, ale korzystać z zewnętrznych zasobów, ale chcemy realizować tą usługę, bo mamy kompetencje, mamy wiedzę, mamy doświadczenie, znamy rynek, znamy klienta, czyli tak zwana strategia upstreamu. Idziemy w górę do właściciela ładunku, który nam przekazuje, my w sposób kompetentny, profesjonalny wieziemy go na miejsce, do którego on chce. Panie prezesie, bardzo dobrze wam to wychodzi, bo już teraz jesteście drugim w Unii, w Europie operatorem kolejowych przewozów towarowych, ale chcecie być firmą globalną i jakbyśmy mogli powiedzieć, na czym ma polegać ta globalizacja firmy? Tak, oczywiście mamy bardzo dobre pozycje, jeśli chodzi o Europę, ale chcemy się rozwijać oczywiście międzykontynentalnie, łącząc nasze przewozy w ramach Europy i Azji. To jakby pewna ta globalizacja, ale też wychodzenie na być może inne rynki o pewne usługi czy też kontynenty. Później będziemy może o tym mówili, jak będzie ku temu okazja. Natomiast w pierwszym etapie tej globalizacji chcemy się zwrócić na zintegrowanie dwóch korytarzy kluczowych dla nas, dla Europy, dla naszej działalności, czyli północ-południe i wschód-zachód, czyli Europa-Azja, w tym też w kierunku najprawdopodobniej na przełomie roku też otworzymy biuro handlowe w Chinach, po to, żeby ułatwić, żeby wesprzeć ekspansję naszą na rynki azjatyckie. I myślę, że wtedy w pełni możemy powiedzieć, że że PKP Cargo jest już firmą globalną. Myślę, że nawet z dużą dozą pewności mogę powiedzieć, że też w tym zakresie już świadczymy te usługi globalne i spełniamy je. Natomiast chcemy tą pozycję umacniać,
i rozwijać się, ponieważ tego oczekuje rynek, tak się rozwija rynek, ta wymiana handlowa wzrasta. My chcemy być jak najlepszym tu beneficjentem, ale przede wszystkim, żeby to mocno wybrzmiało, my rozwijamy się i te usługi świadczymy, bo my jesteśmy firmą usługową. Klient dla nas jest najważniejszy. To on, to jego potrzeba, to jego, nazwijmy to, oczekiwania są naszym tutaj mobilizatorem do rozwoju, do zmiany, do doskonalenia się i my robimy, czy świadczymy tę usługę, bo tego oczekuje klient. Panie prezesie, bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Dziękuję pięknie.